Są takie kwestie społeczne, które kształtują naukowe spojrzenie na otaczające nas problemy. Doskonałym tego przykładem z ostatnich lat jest obserwowana obecnie zmiana klimatu i towarzysząca temu zagadnieniu debata zarówno medialna, jak i naukowa. W tym materiale opowiemy o dokumencie wydanym przez papieża Franciszka, który bezpośrednio ukształtował spojrzenie Kościoła na temat środowiska. Jeżeli oglądasz nas w serwisie YouTube, nie zapomnij o subskrypcji i włączeniu powiadomień. Dzięki czemu nie przegapisz kolejnych filmów popularnych naukowych na naszym kanale. Dla wszystkich, którzy w tym materiale po raz pierwszy stykają się ze słowem encyklika, krótka definicja. Dokument ten to nic innego jak oficjalny list napisany przez papieża, a skierowany do biskupów kościoła rzymskokatolickiego, Dotyczy on z reguły kwestii związanych z doktryną lub moralnością. Encykliki uważa się za formalne, autorytatywne dokumenty nauczania kościoła i często dotyczą one współczesnych problemów, z którymi boryka się społeczeństwo. Przekładają się zarówno na działania biskupów i reszty struktury kościoła, jak i na stan wiedzy i perspektywy wiernych na całym świecie. Laudato si. To encyklika wydana przez papieża Franciszka w 2015 roku, która porusza problem degradacji środowiska i zmian klimatycznych. Tytuł Laudato si pochodzi z modlitwy świętego Franciszka z Asyżu, a oznacza niech będzie pochwalony, co odzwierciedla przekonania papieża, że całe stworzenie zasługuje na nasz szacunek i troskę. Przed omówieniem encykliki ważne jest zdefiniowane, czym są zmiany klimatyczne. Termin ten odnosi się do długoterminowych zmian średniej temperatury i wzorców pogodowych w atmosferze ziemskiej. Są one spowodowane przede wszystkim spalaniem paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, które uwalniają do atmosfery gazy cieplarniane, w tym dwutlenek węgla. Gazy te zatrzymują ciepło słoneczne, prowadząc do wzrostu temperatury na świecie, co z kolei jest przyczyną zmian w strukturze pogody, poziomu mórz i innych zjawisk w środowisku. W Laudato si', papież Franciszek wzywa wszystkich ludzi do wzięcia odpowiedzialności za troskę o ziemię i jej mieszkańców. Stwierdza, że obecny kryzys ekologiczny jest nie tylko kwestią środowiskową, ale także społeczną i moralną, ponieważ nieproporcjonalnie dotyka on ubogich i bezbronnych. Myśl ta stanowi obecnie podstawę spojrzenia katolickiej nauki społecznej na ten problem. Dokument argumentuje dalej, że eksploracja zasobów naturalnych i zaniedbanie środowiska to wynik kultury wyrzucania pieniędzy, ceniącej zysk ponad dobro ludzi i planety. Jednym z kluczowych przesłań Laudato Si' jest potrzeba zmiany stylu życia i wzorców konsumpcji. Papież nawołuje do rewolucji kulturowej, która na pierwszym miejscu postawi prostotę, umiarkowanie oraz poczucie wdzięczności za to, co mamy. Encyklika wzywa również do odejścia od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii, a także do rozwoju zrównoważonego rolnictwa i praktyk leśnych. Dokument porusza także kwestie zmian klimatycznych, stwierdzając, że są one spowodowane przede wszystkim działalnością człowieka, zwłaszcza spalaniem paliw kopalnych. To wyjątkowy i bardzo wrażliwy zabieg. Głowa kościoła. Zawierając w swoim dokumencie definicję zmiany klimatu, stara się zapobiec kontrproduktywnej dyskusji i skupić na realnych działaniach. Papież Franciszek wzywa do zawarcia globalnego porozumienia w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz do udzielenia przez kraje rozwinięte pomocy finansowej krajom rozwijającym się w celu adaptacji do skutków zmian klimatycznych. Podkreśla też konieczność etycznej odpowiedzialności na kryzys, argumentując, że biedni i bezbronni nie powinni ponosić ciężaru przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Encyklika spotkała się ze szerokim, a jest w z. spotkała się z szerokim spektrum reakcji. Niektórzy chwalili ją za zdecydowane wezwanie do działania na rzecz środowiska i moralny przewodnik po problemie zmian klimatycznych podczas gdy inni krytykowali ją jako przejaw ingerencji Kościoła w politykę. To jeden z głównych problemów, który warto w tym miejscu zaznaczyć. Katolicka nauka społeczna jako taka stara się stronić od polityki, jednak jako, że angażuje się w kwestie ważne społecznie, czasami jest to niemożliwe. Niezależnie jednak od poglądu na temat samych zmian klimatu i ich źródeł, wezwanie papieża do ochrony środowiska zostało odebrane jako apel do wszystkich ludzi, nie tylko katolików. To przykład dokumentu, który niezależnie od wyznania stał się moralnym punktem odniesienia do podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Laudato si', jak każda encyklika, wywarła również znaczący wpływ na sam Kościół katolicki. Wiele parafii i diecezji na całym świecie wdraża obecnie programy i inicjatywy promujące zarządzanie środowiskiem i zrównoważony rozwój. Zabranie przez papieża jasnego stanowiska może nie było jedynym powodem takich działań ale na pewno przyczyniło się do zwiększenia wysiłków na poziomie strukturalnym. Encyklika została również wykorzystana jako narzędzie edukacji i podnoszenia świadomości w zakresie zagadnień środowiskowych w szkołach katolickich i na uniwersytetach. Wielu katolików i niekatolików na całym świecie zostało zachęconych do podjęcia kroków w celu zmniejszenia własnego śladu węglowego i opowiedzenia się za zmianami w polityce klimatycznej. Laudato Si jest jedną z najbardziej aktualnych i wpływowych encyklik XXI wieku, która bezpośrednio wpłynęła na katolicką postawę wobec spraw społecznych. W ramach wezwania do działania na rzecz środowiska i zmian klimatycznych Kościół wyraża troskę o osoby, które w pierwszej kolejności ucierpią w wyniku zmian klimatu. Powiedzieć, Franciszek, przekonuje, że obecny kryzys ekologiczny jest nie tylko kwestią środowiskową, ale przede wszystkim kwestią społeczną i moralną oraz wzywa do zmiany stylu życia i wzorców konsumpcji. Pochwala trend przechodzenia na energię odnawialną oraz apeluje do zawarcia globalnego porozumienia w sprawie redukcji emisji. Encyklika wywarła znaczący wpływ na Kościół katolicki i została wykorzystana jako narzędzie edukacji i podnoszenia świadomości w zakresie ochrony środowiska.